Dzisiejszy odcinek z pewnością wzbudzi wielkie emocje. Poruszę w nim temat bardzo delikatny. Jest to historia z Polski, ale bez wątpienia nadawałaby się jako inspiracja mrocznego, hollywoodzkiego dramatu. Zanim jednak zacznę opowieść, chciałbym zadać Wam pytanie. Zatrzymajcie się na chwilę i napiszcie w komentarzu, jaką karę powinna dostać matka, która gołymi rękami pozbawiła życia trójkę własnych dzieci. Jestem ciekaw, czy po wysłuchaniu tego odcinka uznacie decyzję sądu za sprawiedliwą. Natalia W. pochodziła z wioski położonej niedaleko Lublina. Wychowywała się w rodzinie, w której nie działo się najlepiej. Ojciec pił i nie dbał o to, aby jego córki miały zapewniony dobry start w przyszłość. Państwo W. mieli dwie córki. Natalia była tą młodszą. Miała swoje plany i marzenia, ale każda kolejna libacja alkoholowa i wszczęta awantura w domu powodowały, że jej ambicje na chwilę schodziły na drugi plan. Chciała jak najszybciej wyrwać się z patologicznego domu. Zacząć normalnie żyć i nie bać się wyzwisk i krzyków pijanego ojca. W tym wszystkim obie córki były inteligentne i dobrze się uczyły. Starsza skończyła szkołę średnią, zdobyła wykształcenie i założyła własną rodzinę. Jej życie układało się w spokoju i z dala od demonów z przeszłości. Młodsza nie miała tyle szczęścia. Choć uwielbiała się uczyć, a jej największym marzeniem były studia, rodzice szybko sprowadzali ją na ziemię. Powtarzali, że studia i szkoła jest dla bogaczy. Tacy jak ona powinni szybko zdobyć jakikolwiek zawód i pójść do pracy. Wyjaśniali, że nie mają funduszy na to, żeby opłacać szkołę i czekać latami, aż córka zacznie wspierać finansowo rodziców. Dlatego namawiali własne dziecko na zawodówkę. Natalia zaczęła się buntować. W wieku 13 lat posmakowała życia na ulicy. Nie była bezdomna, bo wracała na noc do domu, ale była w nim tylko gościem. Więcej czasu poświęcała znajomym, nierzadko znacznie starszym od siebie. Piła alkohol, próbowała używek, którymi częstowali ją koledzy. Szybko wpadła w nauk, a głód, jaki ją dopadał, powodował, że była w stanie zrobić niemalże wszystko, aby tylko dostać kolejną porcję dopalacza. To był czas, kiedy kształtował się jej charakter. Jednak trudno było liczyć na to, że wyrośnie z niej spokojna i kochana dziewczynka, skoro pozostawała pod silnym wpływem starszych kolegów i koleżanek. A ci bez skrupułów namawiali ją do złego. Nie licząc się z tym, że młoda dziewczyna marnuje sobie życie, zabierali ją do kolejnych melin. Ona sama, choć z wyglądu pasowała do grzecznej i niewinnej dziewczynki, w gruncie rzeczy była agresywna i nieprzewidywalna. Jej agresja objawiała się głównie w domu. Potrafiła wszcząć awanturę, a nawet niszczyć wyposażenie mieszkania, gdy tylko coś poszło nie po jej myśli. Gdy była już nieco starsza i bardziej świadoma, poznała Pawła. Był od niej starszy. Wydawał się miły i zabawny. Zakochała się w nim i snuła wspólne plany na przyszłość. Byli razem nawet wtedy, gdy dziewczyna wpadła na kilku kradzieżach sklepowych. Jej bliscy, głównie matka, starali się wyciągnąć ją z nałogu. Oferowali pomoc, tłumaczyli, że jest to zła droga, która zaprowadzi ją na cmentarz. Zresztą niewiele brakowało, gdy po jednej z mocno zakrapianych imprez wyszła sama, ubrana w letnią bluzę i dresowe spodnie. Była zima, a na zewnątrz temperatura spadła w nocy znacznie poniżej zera. Gdyby nie przypadkowy przechodzień, który obudził śpiącą na ławce dziewczynę, być może
nie doczekałaby rana. To był moment, w którym postanowiła pójść za głosem rozsądku i zmierzyć się z uzależnieniem. Zgodziła się na odbycie terapii, nawet zaangażowała się w życie społeczności składającej się z ludzi podobnych do niej. W jej życiu wciąż był obecny Paweł. Pierwsza miłość i pierwszy poważny mężczyzna, z którym chciała iść przez życie. Zaszła w pierwszą ciążę jeszcze przed podjęciem leczenia. 2 lata później na świat przyszło jej drugie dziecko, a kilkanaście miesięcy później najmłodsza córka. Wszystko wydawało się układać. Matka Natalii była dla niej nieocenionym wsparciem. Pomagała przy dzieciach, często się nimi zajmowała. Finansowo nie było im lekko, ale przecież matka pobierała 500+ na 3 dzieci. A w dodatku Paweł pracował w osiedlowej pizzerii. Nie topili się w luksusach, ale na życie im nie brakowało. Sielanka skończyła się, gdy szef poinformował Pawła, że z powodów finansowych musi zamknąć lokal i sam poszukać pracy na etacie. Chłopak się załamał. Nie miał warunków zatrudnienia, które zapewniałyby mu odprawę lub finansowe zaplecze na czas, gdy nie znajdzie nowego pracodawcy. Jedynym sposobem, jaki przyszedł mu do głowy, było zdobycie gotówki na życie drogą niezgodną z obowiązującym prawem. Niestety w tej branży także długo nie popracował. Wpadł na handlu środkami zabronionymi chwilę po tym, gdy pojawił się na ulicach Lublina. W niektórych sprawach konkurencja jest wyłączona z kodeksu przestępcy, a zasada, aby nie donosić, często zostaje zawieszona na czas walki z konkurencją. Tak było w tym przypadku. Chłopak wpadł, a że nie był to jego pierwszy kontakt z wokandą, został skazany na karę bezwzględnego więzienia. Natalia była załamana. Sama dopiero co skończyła odwyk, a do tego leczyła się psychiatrycznie, bo zdiagnozowano u niej schizofrenię. Jednak terapia połączona z lekami dawała dobre rokowania na przyszłość. W dodatku miała stały kontakt z opiekunem społecznym. Problemy finansowe sprawiły, że musiała opuścić mieszkanie, które wynajmowała z chłopakiem. Znalazła i wynajęła zdecydowanie tańsze w najuboższej dzielnicy miasta. Z pomocą najbliższych, szczególnie mamy, szybko odświeżyła zapuszczone mieszkanie. Umeblowała je najlepiej jak potrafiła, było schludnie i czysto. Dzieci miały swój pokój, ona zajęła drugi. Do dyspozycji mieli małą kuchnię i łazienkę z wanną. W gronie nielicznych znajomych, z którymi utrzymywała kontakt, uchodziła za wzorową matkę. Inne mamy, z którymi spotykała się na placu zabaw, mówiły o niej z szacunkiem. Była bystra, miała dużo do powiedzenia. Jej zainteresowanie sprawami społecznymi, jak i polityką było niekończącą się bazą nowych tematów rozmów. Ale nie unikała też prozaicznych problemów, jak ceny w sklepach lub brak pomysłu na obiad. Była lubiana. Podobna opinia płynęła z raportów pracowników opieki społecznej. Według nich Natalia była rozsądną i pełną radości kobietą. Dbała o swoje dzieci, które nigdy nie chodziły głodne i zaniedbane. W dodatku była usposobieniem spokoju. W jej poprzednim miejscu zamieszkania nigdy nie było interwencji policji, a sąsiedzi nie narzekali na złe zachowanie lokatorów. Teraz musiała zacząć wszystko od nowa. Zaczęło się od zameldowania w nowym ośrodku opieki społecznej. Poprosiła o wyznaczenie opiekuna, bo sama nie potrafiła zorganizować kilku istotnych spraw. Między innymi chodziło o wsparcie podczas składania wniosku o alimenty, które miały podnieść jej standard życia.
Dzieci rosły, kosztowały coraz więcej, a comiesięczny zastrzyk gotówki z funduszu alimentacyjnego byłby dla niej jak zbawienie. Nie chciała obciążać matki swoimi problemami, bo kobieta sama nie miała zbyt wiele. W nowym miejscu zamieszkania Natalia była całkiem sama. Nikogo nie znała, a ludzie z sąsiedztwa znacznie różnili się od tych, z którymi dzieliła klatkę. Tu ciągle było głośno, w okolicy było brudno, a mieszkańcy jakby w transie. Przez całe dnie pili, bili się i hałasowali. W takich warunkach nie miała ochoty nawiązywać jakichkolwiek sąsiedzkich relacji. Zabierała dzieci na pobliski plac zabaw, chodziła do sklepu i wracała do domu. Czasami rzuciła do kogoś suche dzień dobry, ale to wszystko, jeżeli chodzi o relacje z mieszkańcami. Zresztą oni sami również nie pałali chęcią stworzenia sąsiedzkiej więzi. Pewnego deszczowego dnia matka Natalii, jak w każdy wtorek, wybrała się do jej mieszkania. Zabrała ze sobą torbę pełną słoików z jedzeniem. Z drogi głównej skręcało się w alejkę wyłożoną kocimi łubami. Minęła wyremontowaną kamienicę stojącą na rogu i ruszyła gruntową dróżką w dół. Każdy zły ruch sprawiłby, że zarówno ona, jak i reklamówka, którą niosła, znaleźliby się na ziemi. Powoli, krok za krokiem, posuwała się w dół, w stronę starego, rozpadającego się budynku. Na podwórko można było dostać się jedynie przez drewnianą furtkę, na której zamontowana była skrzynka na listy oraz numer posesji. Zawsze była otwarta, zresztą kto chciałby tam w ogóle zaglądać. Na pierwszy rzut oka widać było, że nie ma w tym miejscu żadnych wartościowych fantów, które byłyby łakomym kąskiem dla przestępców. Tuż za furtką znajdowało się niewielkie podwórko. Prowizoryczny chodnik prowadził do drzwi wejściowych do domu, a po bokach znajdowało się niezagospodarowane klepisko. Leżały tam porozrzucane zabawki i plastikowe krzesła ogrodowe. Kobieta podeszła do drzwi, ale nikt ich nie otwierał. Zapukała ponownie, ale w dalszym ciągu nikt nie reagował. Pomyślała, że nikogo nie ma w domu. Gdyby było inaczej, usłyszałaby biegające dzieci. Teraz jednak panowała tam grobowa cisza. Zaskoczona sytuacją odłożyła torbę z jedzeniem i wróciła na drogę. Sprawdziła najbliższą okolicę, ale szybko porzuciła myśl, że Natalia mogłaby wyjść z dziećmi na spacer, skoro padał deszcz. Wróciła więc pod drzwi mieszkania. Zapukała, a w tym samym czasie usiłowała zadzwonić na telefon córki. Zaskoczył ją fakt, że dźwięk dzwonka smartfona dobiegał z wnętrza domu. Znała ten dźwięk. Czyżby coś się stało i Natalia z dziećmi pośpiesznie wyszła, zapominając zabrać ze sobą telefon? Kobieta miała już odchodzić, ale wtedy intuicyjnie złapała za klamkę. Drzwi były otwarte. Powoli weszła do środka. Od progu zaczęła nawoływać córkę po imieniu, ale w mieszkaniu było cicho. Tak jakby mieszkańców w ogóle w nim nie było. Jednak w tej scenie coś nie pasowało. Kobieta spostrzegła, że na korytarzu stoją buty wszystkich domowników. Na wieszaku znajduje się kurtka Natalii, a na oparciu krzesła powieszone są kurtki wnucząt. Zatem wszyscy muszą być w domu. Z taką myślą kobieta weszła w głąb mieszkania. Drzwi od pokoju dzieci były uchylone. Delikatnie je odsunęła, aby zajrzeć do tego pomieszczenia. Pierwsze wrażenie tylko potwierdziło jej domysły, ale gdy się przyjrzała, strach, krzyk i rozpacz przeszywały jej gardło. Na łóżku leżały poukładane obok siebie ciała trójki dzieci, od najstarszego do najmłodszego. Na pierwszy rzut oka można było pomyśleć, że maluchy śpią, ale prawda była brutalna.
Szeroko otwarte oczy i brak jakichkolwiek oznak życia nie dawały żadnych złudzeń. Cała trójka została pozbawiona życia. Zrozpaczona kobieta ruszyła do drugiego pokoju. Tam siedziała jej córka Natalia. Co tu się stało? Czując ucisk w gardle, zapytała o to swoją córkę, na co 26-latka odparła, że udusiła swoje dzieci. 10 minut później na miejscu zjawiła się karetka pogotowia. Lekarze ruszyli do mieszkania, ale na jakąkolwiek pomoc było za późno. Choć ciała były jeszcze ciepłe, a wstępnie ustalono, że do zgonów doszło około 2 godzin wcześniej, to nie można było już nikomu pomóc. Chwilę później zjawiła się grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator. Rozpoczęto zabezpieczanie śladów, a zwłoki trójki dzieci zabezpieczono do prosektorium w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Zatrzymano też ich matkę, która była podejrzana o dokonanie 3 zabójstw. W Zakładzie Medycyny Sądowej w Lublinie przeprowadzono 3 autopsje. Ich wyniki były szokujące. Okazało się, że na ciałach nie ma żadnych śladów przemocy. Każda z ofiar zmarła na skutek uduszenia. Według patologa przyczyną śmierci było zaciśnięcie dłoni na szyjach dzieci. Umierały tak długo, na ile starczyło im oddechu. Zapewne walczyły o życie, bo tak nakazuje instynkt każdego człowieka. Jednak w starciu z dorosłą kobietą były bez szans. Natalia W. została przesłuchana na okoliczność tych tragicznych wydarzeń. To, co działo się w pokoju przesłuchań, dotknęło najbardziej twardych i doświadczonych śledczych. Kobieta opowiadała o zbrodni, jakby mówiła o czymś mało istotnym. Z niebywałym spokojem i opanowaniem opowiadała o tym, jak zabierała na śmierć każde dziecko. Najpierw udusiła najstarsze, na koniec najmłodsze. Potem ułożyła je na łóżku i wyszła do drugiego pokoju. Nie odpowiedziała na pytanie, dlaczego posunęła się do tak bestialskiego czynu. Odwróciła wzrok i zamilkła. Policja wciąż starała się ustalić motyw zbrodni. Kobieta radziła sobie finansowo, miała wsparcie i według wstępnych ustaleń nie miała powodów, aby pozbawiać życia własne dzieci. Jednak przesłuchania nowych sąsiadów rzuciły nieco inne światło na całą sprawę. Zacznijmy od jednego z najbliższych sąsiadów. On zeznał, że od pewnego czasu w domu zajmowanym przez Natalię dochodziło do skandalicznych zachowań. Głośna muzyka grała od rana do nocy, a w domu przebywało mnóstwo ludzi. Pijani krzyczeli bez opamiętania, a dzieci płakały całą noc. Jednak te słowa nie zostały nigdy potwierdzone. Z notatek policyjnych wynikało, że sąsiad, który zeznał w ten sposób, kilkukrotnie wzywał policję, ale za każdym razem zgłoszenie się nie potwierdzało. Mało tego, za każdym razem to zgłaszający był pod wpływem alkoholu. Również opieka społeczna raportowała o dobrym prowadzeniu się tej rodziny. Matka dbała o swoje dzieci, w domu było czysto, a dzieci były najedzone. W dodatku kobieta zdecydowała się jakiś czas wcześniej spełnić swoje marzenia i pójść na studia. Nie przejawiała żadnych oznak zaburzenia czy powrotu do uzależnienia. Jednak rozmowa ze znajomymi Natalii nieco zmieniła ten idealny obraz. Wielu jej przyjaciół pokazywało śledczym namacalny dowód, że od jakiegoś czasu Natalia zachowywała się inaczej. Przede wszystkim wysyłała im zdjęcia, na których tylko ona widziała postać zstępującą z nieba na ziemię. Pobierała z internetu fotografie diabła i rozsyłała je do ludzi z listy znajomych. Ci bagatelizowali sprawę, uznając, że jest to żart w wykonaniu ich koleżanki.
W bezpośrednich rozmowach nic nie wskazywało na to, żeby działo się coś złego. Na swoim koncie społecznościowym w dalszym ciągu publikowała fotografie dzieci i opisywała je czułymi słowami. Pewnym jest jednak to, że od jakiegoś czasu przed zbrodnią przestała przyjmować leki, które miały złagodzić objawy schizofrenii. Czy kobieta słyszała głosy, które kazały jej dokonać tego straszliwego czynu? Czy miała omamy i nie kontrolowała swojego zachowania? Sprawa trafiła do sądu, a ten zdecydował o umieszczeniu kobiety w zakładzie psychiatrycznym na obserwację. Uznano, że Natalia w chwili popełnienia zbrodni nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi. Nie potrafiła odróżnić dobra od zła. Kilkumiesięczna obserwacja wykazała, że cierpi na zaburzenia psychopatyczne i choć w rozmowach mogła sprawiać wrażenie zdrowej i rozsądnie myślącej, to specjaliści z łatwością dostrzegli niebezpieczne sygnały. Po analizie materiału dowodowego i raportów biegłych z zakresu psychiatrii, sędzia uznał, że sprawczyni nie może odpowiedzieć za swój czyn przed sądem. Sprawa zatem została umorzona. Natalia W. została umieszczona w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, gdzie została poddana leczeniu. Teraz o tym, czy i kiedy odzyska wolność, zdecyduje jej lekarz. Tak kończy się dzisiejszy odcinek. Na kolejny zapraszam w niedzielę. Będzie to wywiad z słuchaczką kanału kryminalnego, która podzieliła się wstrząsającą historią swojego życia. Zapraszam Was na mój kanał na YouTube, jak również na mój profil na Instagramie oraz Facebooku. Teraz już się z Wami żegnam. Do usłyszenia.